zgodnie z życzeniem naszych drogich czytelników, postanowiliśmy przygotować i przedstawić jeszcze dzisiaj rozpakowywanie modelu BlackBerry Piorun, jak zostało nam doniesione, że się nazywa. To może zaczniemy od dosłownego rozfoliowania tego urządzenia. Na chwilę odłożymy je na bok i zobaczymy, co jest wewnątrz opakowania. Tak więc mamy tutaj chyba po raz pierwszy w historii Rimu kolorową gazetkę jako dodatek do telefonu. Chyba nie będziemy się zagłębiać w niej, ale jest ładna, kolorowa, czytelna i ma całe 30 stron. Tak więc jeżeli znudziłoby nam się nasze nowe BlackBerry, możemy poczytać gazetkę. Oprócz tego standardowe rimowskie papiery, to jest deklaracja zgodności, jak widać wystawiona przez RIM, i różne płytki standardowe w sumie. Tutaj mamy, widać, narzędzia użytkownika, słuchawki zafoliowane, jeszcze nie otwarte. I chyba teraz możemy przejść do głównego punktu naszej wideo recenzji, czyli modelu BlackBerry Piorun. Tutaj widać, że znajduje się w bardzo dziwnym, jak na RIM, opakowaniu. Trzeba też zwrócić uwagę na to, że nie ma w zestawie pokrowca, tak więc już pierwsza oznaka tego, że model jest raczej niskobudżetowy. Tutaj może otworzymy go, jeżeli nam się uda dzisiaj, jedną ręką. Jak widać, opakowanie jest solidne, także w transporcie urządzeniu nie powinno nic się stać. Chyba jest nawet tak solidne, że nie uda się go nam otworzyć. A jednak coś się udaje. Już tutaj widzimy, że urządzenie zaraz zostanie zaprezentowane. Jedną ręką trochę ciężko to zrobić, ale przed nami BlackBerry Piorun. Trzeba przyznać, że telefon jest imponująco lekki jak na swoje rozmiary. Tylna klapka jest gładka, widać, że to jest też wersja dedykowana do wielkich korporacji, gdzie nie wolno wnosić aparatu, ponieważ po prostu na tylnej ściance go nie uświadczymy. Układ klawiszy głównych jest w sumie standardowy. Tutaj mamy klawisz odbieranie połączenia, zielona słuchawka, klawisz menu z nieco zmienionym znaczkiem, ale wszystko się zmienia, więc i to możemy przeżyć. Standardowy klawisz powrotu i klawisz czerwonej słuchawki. Klawiatura w układzie kuwerty, tutaj chyba niestety nie złapiemy na nią ostrości. Warto wspomnieć o tym, że jest nieco zmieniony układ, ponieważ kasowanie liter odbywa się za pomocą naciśnięcia tego klawisza, a nie tak jak standardowo tego. Poza tym spacja jest dużo szersza, co ułatwia zapewne pisanie. Jeszcze na tym modelu nie pisaliśmy. Ciekawostką jest to, że telefon jest od razu włączony i widać tutaj ekran. No, trzeba przyznać, że prezentuje się rewelacyjnie. Wygląda naprawdę, jakby ktoś nakleił obrazek. Przy okazji widać, że RIM wprowadził animowane tapety, co jest dość ciekawe. Do tej pory tego nie mieliśmy, ale to o tym przekona się każdy, kto ten model kupi. To może teraz o złączach, jeżeli w ogóle takie występują. A i tu ciekawostka. RIM chyba postąpił podobnie jak Apple i nie umieścił żadnych zewnętrznych złącz. Nie ma nawet, co ciekawe, złącza na ładowarkę, czyli prawdopodobnie w jakiś sposób ładuje się go bezprzewodowo. Widać, trzeba będzie szczegółowo przeczytać załączoną instrukcję. Zobaczymy, czy zrozumiemy. Tutaj mamy standardowo
głośnik i nie wiem, co można więcej jeszcze powiedzieć o tym modelu. No, można go porównać do innych urządzeń, które do tej pory wypuścił RIM. Tutaj możemy go porównać z modelem 8310. Widać, że jest wyraźnie większy, chociaż jest nieco węższy. Tutaj widać, że grubość, no to jest wyraźna dość różnica. Może z najnowszym 8520 tutaj jest podobna różnica w wielkości, podobna różnica w grubości. Widać, że zrezygnowano z klawiszy bocznych funkcyjnych, które mamy w tym modelu. Możliwe, że występują tutaj klawisze czułe na dotyk. Tego jeszcze nie wiemy, będziemy jeszcze próbować. A w porównaniu do modelu Pearl to urządzenie jest 1,5 razy większe. Tutaj widać tą ogromną różnicę. No ale cóż, dla każdego taki rozmiar, jaki jest mu potrzebny. Jest jeden model, który może być ewentualnie większy od naszego pioruna. To jest bardzo stary model R500, jeszcze ze starym logiem. Widać, tutaj zrezygnowano z loga. Najwyraźniej jest już tak rozpoznawalny, że nawet nie trzeba go umieszczać i tak wiadomo, kto ten model wypuścił na rynek. A jednak ciekawostka, urządzenie jest nieco szersze, tak więc może to być coś dla osób, które tęsknią za starym Boldem 9000. No, urządzenie jest naprawdę szerokie, ale dobrze leży w ręce, jest dosyć lekkie. A tutaj jest ciekawostka też, bo to jest dziwne połączenie trackpada z trackballem. Jeszcze nie jesteśmy pewni, jak to działa, o ile w ogóle działa, ale będziemy go męczyć i mam nadzieję, że odkryjemy tajemnicę. A co można jeszcze powiedzieć? No, telefon naprawdę prezentuje się bardzo elegancko. Też dzięki srebrnym wstawkom tutaj widać, klawisze też są srebrne. Może to jest zaczerpnięte z tych modeli, gdzie takie klawisze były stosowane. Nie wiadomo tak naprawdę, na ile starcza bateria, ale prawdopodobnie starcza na dosyć długo dzięki oszczędnemu ekranowi. Tutaj widać, że te ruchome tapety nadal działają, no i prezentują się świetnie. Jakieś takie bardziej młodzieżowe podejście do sprawy. Zobaczymy, jak to się przyjmie na rynku. No i to chyba tyle można powiedzieć o tym modelu. I jako ciekawostkę powiemy, że posiadamy jeszcze drugi taki model i jeżeli ktoś będzie zainteresowany, to z przyjemnością urządzimy jakiś może mały konkursik, gdzie wystarczy pewnie będzie zostawić komentarz pod wpisem i wylosujemy spośród Was jednego szczęśliwca, który dostanie ten model. Aha, tu jeszcze jedna sprawa jest i wygląda następująco. Z tego co widzimy, telefon nie ma wejścia na kartę SIM, więc prawdopodobnie pracuje w technologii CDMA, co jest dosyć ciekawe w modelu, który jest wypuszczany na polski rynek, ale słyszeliśmy ostatnio, że niektórzy operatorzy zastanawiają się nad wprowadzeniem takiego rozwiązania, wprawdzie do transmisji danych, ale być może ten model będzie pierwszym telefonem CDMA działającym w Polsce. Tego jeszcze nie wiemy. No cóż, to chyba tyle na ten temat. Czekamy na komentarze, czekamy na to, kto by chciał taki model. Aha, jeszcze jedno bardzo, bardzo istotne jest to, że model jest wybitnie low-costowy. To jest chyba, no bym powiedział, że klawiatura jest z serii Bolda. Tutaj nie mamy żadnego brandingu, więc ciężko jeszcze powiedzieć. Ale model kosztuje zaledwie, uwaga, 6,50. Tutaj chyba tego nie widać, ale naprawdę tyle zapłaciliśmy. W sumie 13 zł za dwa modele. Myślę, że dzięki temu może być nawet popularniejszy niż 8520, które jednak swoje kosztuje. A jest cięższe, ma mniej wygodną klawiaturę, ma mniejszy ekran. Nie wiem jeszcze dokładnie, jaka jest w tym modelu rozdzielczość.
No i nie jest prawdziwym BlackBerry, bo jest taki mały. No, to w każdym razie mam nadzieję, że zapoznaliście się z tym modelem w miarę dobrze na podstawie naszej dogłębnej recenzji. I czekamy na Wasze zgłoszenia, jeżeli chcecie taki model z piękną animowaną tapetą. Tutaj widać chyba jest w stylu disco. Co ciekawe, reaguje ta tapeta na ruch, więc jest najprawdopodobniej zamontowany jakiś czujnik położenia, który reguluje działanie tej tapety. Tak więc zapraszam do zostawiania komentarzy i do wygrywania tego wspaniałego BlackBerry Piorun, pierwszego low-costowego modelu z serii Bolt.